Witam Was serdecznie, słuchajcie, to jest chyba mój ulubiony format, bo to jest tak naprawdę program, który Wy tworzycie, bo to Wy wysyłacie nam, przygotowujecie pytania, które ja potem mam tylko właściwie okazję i przyjemność przekazywać dalej. Dziś na Wasze pytania będzie odpowiadał Rafał Jackiewicz. Witam tak, Ciebie serdecznie. A ja od razu mówię, nie wiem, co on zapyta. Tak, ja też zawsze. Ale zawsze powiem prawdę. Każdy z moich współpracowników wie, że ja nigdy wcześniej tych pytań nie czytam, żeby mi się gdzieś nie pojawiała w głowie jakaś myśl, żeby któregoś może nie zadać i czasem też jestem tak zaskoczony. A ja nigdy nie chcę, żeby mi czytali pytania przed pytaniem, bo chcę odpowiedzieć prawdziwie. Zerkam tylko na tę pierwszą stronę i widzę, że będzie dobrze. Także co, startujemy. Jedziemy. Wziąłbyś walkę na gołe pięści na przykład w Gromdzie? Wiesz co, kiedyś tam taka była taka, gdzieś tam taki pomysł, ale powiem Ci, musiałbyś naprawdę dobre, duże pieniądze, ponieważ w moim wieku już, kurde, wiesz, ryja sobie obijać, to musiałbyś naprawdę duże pieniądze, dobre pieniądze. Dobra. Ale gdzieś tam nie wykluczam, ale raczej mówię, bardziej nie. Dobrze, dalej. Czy uważasz, że boks jest dobrym sportem bazowym pod MMA? Generalnie tak, no bo MMA to nie oszukujmy się, boks, kickboxing, zapasy, jiu-jitsu, tak. Dobra, okej, jedziemy dalej. Czy teraz też nie będzie Ci się chciało walczyć i odpuścisz w walce z Szulim? Nie, żartuję. Nie, spoko, nie, teraz nie. Wiesz co, to jest po pierwsze, to jest tylko 3x3 minuty, czyli gdzieś tam łatwiej mi jest to wszystko ogarnąć, jeżeli chodzi o fizycznie, ale nie, teraz nie. Teraz idę, wychodzę i teraz idę i daję z siebie wszystko i zobaczycie za tydzień, że naprawdę to będzie walka dotąd, dokąd będę mógł, naprawdę będę walczył, a jak nie będę mógł, to też jeszcze chwilę powalczę. Żałujesz? Z perspektywy czasu, jak na to patrzysz, na to... Nie chce mi się? Jak tu ludzie mówią odpuszczenie wtedy. To bardzo żałuję. To wtedy wiesz, ja tam na teraz tam widzieli się, przyznałem, że się wtedy popłakałem w pokoju, bo ten się wkurwił i poszedł na wódkę się napić i ja się popłakałem. To naprawdę, to był taki czas najgorszy mój, kiedy się rozstałem, kiedy mieszkałem sam, kiedy nie trenowałem, nie miałem siły, chęci, nie mam siły. Teraz się okazało, dlaczego nie miałem siły. Miałem anemię, przez 2 lata żyłem z anemią, czyli nie miałem siły i chęci na nic. Psychicznie, fizycznie rozjebany, totalnie po prostu jeszcze nigdy w życiu, chociaż mnie tyle rzeczy złych spotkało, nie byłem tak rozbity jak właśnie wtedy i po prostu to nie były żarty. Ja nie miałem siły i mi się nie chciało naprawdę tak było i nie sprzedałem tej walki. I oczywiście żałuję, tak. Dobrze, jedziemy dalej. Opowiedz jakąś nieznaną historię, tutaj cudzysłów, z ulicy. Nie wiem, czy jakaś jest jeszcze... Wiesz co, znaczy generalnie tam... Nie mam czegoś takiego, że wiesz, bym mógł powiedzieć to, czego nie powiedziałem. Na pewno są takie sytuacje, bo wiesz, bo to nie jest tak. Ale generalnie na przykład, nie wiem, chyba w książce tego nie napisałem. Kiedyś pojechaliśmy pod Łaskarze z bandą taką jedną tutaj warszawską, taką mocną, ekipą bardzo mocną z tego czasu, były lata 90. Pojechaliśmy, nie pamiętam, na 6, na 7 samochodów, na 8. W każdym po 4 ludzi, nie wiem, chyba 6 samochodów powiedzmy, tak, no to dawno temu, bo nie pamiętam. I pojechaliśmy i naprawdę bandziory, kurde, naprawdę warszawskie, kurde, no naprawdę pierwsza liga, nie? I kurwa, słuchaj, i spierdala jeden ham, nie? No i kto pobiegł za nim? No przecież Rafcio, nie? Zapierdalam za hamem, ham, kurna, wbija się do chaty, takiej starej chaty, kurde, jak ja kiedyś mieszkałem, takiej, wiesz, drewnianej chaty. Zamyka się, kurna, ja wpadam, walę kopa w drzwi, kurna, fronta, nie? W noga mi, kurna, wpada, wybijam deskę, spadł mi but, kurna, sięgam po tego buta, kurna, a ham z tyłu za mą, kurwa, z widłami, kurwa, nie? Ja, kurwa, tego buta zapałem i chodu, nie? I słuchaj, jak ja chodu, kurna, gość, kurwa, za mną, kurwa, ten, no nie wiem, to, kurwa, Neptun, czy, kurwa, jak on ten popierdalał, ten, kurwa, czy Bóg, kurwa, tego, mórz, kurde, nie? I zapierdala za mną i przysięgam wam, wszyscy, jak żeśmy stali, tych, nie wiem, tam, po 4, kurwa, w samochodzie, tam, 20-30 chłopa, każdy jeden z nas, kurna, warszawski, kurna, bandziorów, spierdalamy wszyscy, kurna, w każdy w samochód i wszyscy, żeśmy wyjebali, a ham, kurwa, jeszcze zapierdolił nam w Cinquecento, w Seicento bordowe, mojego kolegi z Miska, to były lata 90, Seicento był zajebisty. Bo później, o to Seicento, takie gangstery, tak, kurwa, wtedy się takim jeździło. I kurwa, posłuchaj, zapierdolił nam, kurwa, trójzęba, odbił, kurwa, na tym, na klapie. Człowieku, kurwa, tego chyba wciąż sobie nie opisałem, kurde, ale to była sytuacja, chyba nie wiem, której, chyba nie opowiadałem, może tam z raz, kiedyś tam wspomniałem, ale to była taka sytuacja, która jeszcze nie miała miejsca gdzieś tam w telewizji, ani na ekranie, ani na książce. No to już na powoli zaczynaj myśleć, albo już może myślisz o kontynuacji. Tak, wiesz, to jest tak, jest taka opcja, bo mam już chyba ze 12 albo 13 chyba mam rozdziałów, myślałem o tym, jak siedziałem właśnie w więzieniu. Przypominałem sobie, na czym skończyłem książkę i co się wydarzyło w tym czasie do tego czasu. I powiem Ci, byłoby też ciekawe, tylko teraz troszeczkę takie bardziej przyziemne, życiowe akcje, sytuacje, historie.
Chociaż, kurwa, może nie wszystkie, kurwa, może niektóre troszeczkę gdzieś tam, kurde, takie, wiesz, kosmos, ale ciekawe też by było. Jest taka opcja, wiesz co, jakbym tytuł miał teraz dać, to bym dał Życie na ostrzu noża ciąg dalszy, albo Życie na ostrzu noża niezniszczalny. Taki mam pomysł. No to rzeczywiście, może to się wydarzy. Zobaczymy. Czekamy i jedziemy dalej z pytaniami od Was. Czy oglądasz walki takich zawodników jak na przykład Ryan Garcia czy Gervonta Davis? Jeśli tak, to który z nich Twoim zdaniem jest najlepszy technicznie? Nie oglądam. Generalnie to ktoś się normalnie leje po łbach, którzy jakieś, kurwa, to są te troglodyci. Ja tylko zadaję pytanie. Słuchaj. Oczywiście, jedziemy dalej. Czy mieszkasz dalej na siłowni? Czy za otrzymaną garzę kupisz sobie chociaż przenośną toaletę? Dobre. Posłuchaj, ten co napisał to pytanie, niech wyśle adres, dostaniesz prezent ode mnie. Odpowiem na pytanie. Nie mieszkam na siłowni już. Po 9 miesiącach, gdzie wylądowałem w szpitalu i miałem umrzeć, bo teoretycznie miałem białaczkę. Dzisiaj mieszkam u mojej cudownej Beatki, 3/4 rzeczonej. Tak. Czy kupię przenośną toaletę? Nie, bo mam tutaj 5 metrów dalej. Ale na przykład jak siedziałem w Czerwonym Boże na półotworku, nie? To do toalety też popierdzielałem 50 metrów, także teraz miałbym już wprawę i mógłbym zasuwać też po siłowni. No właśnie. Doświadczenie jest. Jedziemy dalej. Albert Sosnowski i Adamek weszli do frików. Który pięściarz będzie następny? Wiesz co, to jest wszystko kwestia tego, kto komu zaproponuje, bo to jest tak, dzwonisz, proponujesz i generalnie każdy się zgodzi. Jak Adamek się zgodził, no to kurde, przecież każdy się zgodzi, nie? Dudków nigdy za mało. Tak, to prawda, a Tomek Adamek tego nie ukrywa, że jak jest kasa, to trzeba po nią sięgnąć. Jest szybkość. Jak jest szybkość, tak, to jest wszystko, tak. Znamy jak to, znamy mówi, to. Jak to mówi Tomek Adamek, aleluja i do przodu. Dobrze, jedziemy dalej. A może walka z Don Cassio o pas króla? Miał go dać Zadorze, ale jednak nie dał i nadal można o niego walczyć. Posłuchaj, kurde, była taka sytuacja, że mieliśmy walczyć, wtedy ja zaproponowałem walkę, jak ja mu wypadł przeciwnik, o dwa pasy. Don Zjeb i król Zjeb. Mieliśmy walczyć o dwa pasy. Spoko, nie ma problemu, jestem otwarty na rozmowy i nie tylko. To taki, wiesz, pas zjeba, coś w ogóle. Dwa pasy, wiesz. Don Zjeb i Król Zjeb. O, ktoś tutaj właściwie nie zadaje pytania, tylko składa deklarację. Tak. Chciałbym zobaczyć Twoją walkę z Jackiem Murańskim. Pytanie, czy Ty byś chciał ją zobaczyć? Ja nie chciałbym je zobaczyć, ja mogę ją stoczyć, nie ma problemu. No ludzie, no nie no. Ale jest pytanie, z łokciami czy bez? Domyślam się, że chciałbyś, żeby z, tak? Nie, spoko, może być z łokciami bez, nie ma problemu. Dobrze, jedziemy dalej. Czy nie masz jakiegoś konfliktu, ale który chciałbyś wyjaśnić w kratce? Nie, wiesz co, generalnie nie mam, bo wiesz, ja jestem człowiekiem, który tak naprawdę, ja już swoje w życiu nadwalałem, ja generalnie nie szukam jakichś tam wrażeń. Jeżeli ktoś tam mnie wkurwia albo mnie zaczepia, no to ja zawsze odpowiem, nie ma problemu, ale żeby coś z kimś jakoś miał kosę, nie mam. Dobrze, jedziemy dalej. A też nie jestem takim człowiekiem, że będzie kreował, wiesz, sztucznie, żeby, wiesz, zrobić aferę, żeby coś zrobić. Nie, grzecznie, elegancko pytam, spoko, nie ma, nie, to nie, cześć. Okej. Okay. Przedostatnie pytanie. Podaj proszę przykładowe dwa ćwiczenia, które wykonywałeś w celi, tylko nie wymieniaj proszę pompek ani walki z cieniem. Kurwa, tam się nie da nic innego zrobić, kurwa. Pompki, przysiady, brzuszki, walka z cieniem i bieganie. Na spacerniaku godzinę dziennie. Najpierw miałem spacerniak 12 metrów, później 15 metrów, później 30 metrów i dopiero jak przyszedłem na półotworek do Czerwonego Boru, dopiero gdzieś tam 100 metrów miałem, a tak to tam nic więcej nie zrobisz. No, nie ma jak. No, tam wiesz, jakieś tam bierzesz, wiesz, chłopaki sobie brali, wiesz, zgrzewki z butelkami, z wodą, wiesz, tam robili jakieś, wiesz, tam podtargi, tam wiesz, jakieś tam, wiesz, no nic więcej nie zrobisz, nie ma nic. No, no wiesz, możesz się z kimś, wiesz, ponapierdzielać po brzuszkach, jakoś tam mały walkę z cieniu, wiesz, tam delikatnie na klapaki, nic więcej nie zrobisz, po prostu nie ma jak fizycznie tego zrobić. Okej. Okay. Ostatnie pytanie, ale też dotyczące więzienia. Najgorsze i najlepsze danie, jakie jadłeś za kratami? Nie ma czegoś takiego jak najlepsze danie. Nie ma najlepszego dania w więzieniu. Najgorsze to była tresowana kaszanka, że wiesz, ona, przynosili ją, ona, wiesz, ona stała i ona tańczyła. Jak ta, czasami takie, wiesz, takie na bazarkach takie są, wiesz, takie tekturowe, takie pacynki, nie? Z jednej strony człowiek, tak, i one tańczą. I ta kaszanka też tak tańczyła, nie? I ty się zastanawiałeś, czy gadać z nią, czy kurna, czy ją zjeść. Ja pierdolę.
Ja to powiedziałem, kurwa, naprawdę. Serio, ale serio, naprawdę, człowiek o różnych rzeczach myśli w więzieniu i kurwa, wiesz, naprawdę, powiem ci, dobra, nieważnie, drugiego tematu, kurwa. Słuchajcie. Nigdy nie tresowanej kaszanki, ani z alcesonu. Kurwa, weź, dobra, uspokój się. Słuchajcie, moi drodzy, to były wasze pytania, na które zupełnie szczerze, aż do jak bólu zawsze. Szczerze odpowiadał Rafał Jackiewicz. Ja wam dziękuję za waszą aktywność, za pytania. Tobie dziękuję za to, i że zgodziliście się na nie odpowiedzieć. Wszystkiego dobrego. Dodam tylko na koniec, że 21 dzień października, gala Prime 6. W Arenie Toruń 6, premium w ogóle. A premium dlatego, że na karcie jest między innymi Rafał. Dobre, dobre, podoba mi się to. Posłuchajcie, pamiętajcie, jej pies wszędzie. I niedługo ruszamy też z hasłami, z koszulkami, nowe sprzęty wchodzą. No właśnie, bo ty o tym mówiłeś zanim tak. Naszą rozmowę tak, widzisz tam te pudła? Tam już stoją już kolejne, już właśnie do... Będą hasełka. Tak, kolejne hasełka sprzęt. Dobre. Wymyśliłem w puszce nowe hasło. Jebacia chuj tam i druga koszulka. Jak na to wpadłeś? Zdrowo. Wiesz dlaczego? Bo jak czasami, wiesz, jak tam coś opowiadam, wiesz, i coś się, wiesz, wszystko źle, a ostatnio się u mnie dzieje tylko źle, chociaż ostatnio bardzo dobrze się u mnie dzieje, tak, to generalnie mówię, jebacia chuj tam, nie? I tak sobie myślałem, kurna, zrobię koszulkę, nie? I drugą koszulkę właśnie gdzieś tam, kurde, wiesz, gdzieś tam mi wpadło, gdzieś tam w oko, gdzieś tam jakiś tekst widziałem, gdzieś tam, kurde, zdrowo jebacia, wiesz, no. Spojrzałem w lustro, patrzę. I zamówiłem koszulki, będą w przeciągu tygodnia, dwóch tygodni będą teraz nowe koszulki. Także mam dresy, koszulki, bluzy, damskie, męskie, krótkie spodenki, różne hasła, wszystko jeb oczywiście. Moje hasło mówi jeb jest wszędzie, cała Polska będzie się do tego dążę i za chwileczkę jak się ogarnę, to właśnie to zrobię i właśnie to powoli gdzieś tam się dzieje. Wszystkiego dobrego. Bardzo Tobie dziękujemy. What's up? Dzięki, do zobaczenia.